Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. No psie, zostaw mnie proszę. Nie skacz. Godzina 7:10. Jestem totalnie zaspany. Jadę z Wojtkiem na komercję. Zrobiliśmy małe zakupy, pelety, kulki proteinowe. Kozak. Jak już mówiłem, jestem z Wojtkiem na komercji, na której pierwszy raz będę łowił. Wojtek już tu kilka razy był. U Wojtka będziecie mieli całą relację tutaj z wyprawy. A ja w sumie nagram takiego a la vloga trochę. Wojtek jest z nami. Dzisiaj jestem nastawiony na to, co złowię. Tak, a ja jestem nastawiony głównie na karpie. Jak już pokazywałem, mamy tu trochę rzeczy. Będę miał jedną wędkę na suma, dwie na karpie, więc mam nadzieję, że uda nam się coś złowić i że wpadnie tutaj moja pierwsza ryba. Dobra, tak się prezentuje tutaj moje stanowisko. Nie mam zbytnio miejsca, na trzy wędki będę łowił. W razie czego mam spinning w pokrowcu, także może chwilę porzucam sobie na spinning. Tu jest Wojtka miejsce. Wojtek, co powiesz o tym miejscu? No, no miejsce ogólnie... Nie jest... no, Wojtuś ma piękne miejsce. Tylko te trzciny mogli wyciąć, a nie... Hotel Noselia. Prowiancik jest. Tutaj mam jakieś napoje. Będziemy łowić praktycznie cały dzień, bo do 18. A niestety wędek nie mam zbytnio zrobionych, więc biorę się za to i zobaczymy się, jak już wszystko ogarnę. Jestem w trakcie rozkładania. Tutaj mam wątróbkę, ochotka, wanilia, pelet, wędka tutaj na fiderek. Sumowa już jest zarzucona, jeszcze czekam na hak z włosem i będę zarzucał na karpiki. Na karpie przetestuję sobie kulki ananasowe. To są dwunastki, nieduże. Ale zobaczymy, może coś się skusi. Pierwszy raz jestem na tym łowisku, także fajnie by było rybę złapać. Ale jak coś złapę, to na pewno wam pokażę. Jeszcze mam spinning, zaraz pójdę, może sobie porzucam, póki nie mam tego haka z włosem, bo czekam, aż tutaj mi ktoś go dowiezie. I lecimy. Patrzcie, ledwo co zarzuciłem, już złapałem taką poteczkę, cyk, odhaczona. Całkiem spora. No teraz może będzie lepiej ją widać. Bardzo ładna, naprawdę. Na fiderka, na kukurydzę. Tutaj ją chcę tak leciutko. Jest to w sumie może jedna z moich największych płoci w życiu. Bo ja zbytnio płoci nie łowię. Nie będę jej mierzył, bo to komercja, no. Wypuszczam ją. Dobra, i lecimy dalej. Super, super. Już jedna płotka wpadła. Jeszcze nawet nie zdążyłem się rozłożyć całkowicie. Tutaj tylko sumówka jest rozłożona. I fiderek jest, był rozłożony, a teraz rozkładam go na nowo. Jest super, super jest. Dobra, fiderek mam zarzucony z powrotem. Tak masakrycznie wieje, że to hit. Jeszcze moja miejscówka nie jest jakaś wspaniała, ale jakoś sobie radzę. Powbijałem między szczeble tutaj, gdzie się dało, podpórki. Tutaj jest fiderek. Zobaczymy, może jeszcze na tego fiderka coś się uda złapać. A tymczasem chcę założyć sobie szybko GoPro na klatę i iść chwilę pospinningować, póki nie mam jeszcze tego haka z włosem. Dobra, lecimy na takiego woblerka. Ogromny jest wiatr, ale póki nie mam zestawu full zrobionego, to chwilę sobie tu porzucam. Nieco widzę stąd mój fider, także nie będzie źle. No niestety na fiderku nie mam dzwoneczków. Bo zazwyczaj nie używam, bo łowię na takich normalnych miejscach. Ale no zobaczymy, tylko żebym się nie przerzucił zaraz. Fajnie by było, jakby jakiś szczupaczek tu wpadł. Mega bym się cieszył. Bo podobno tutaj są spore te szczupaki. Thank you.
Dobra, ja sobie uporządkowałem tu już miejscówkę. Tutaj mam żarcie, picie, tutaj mam sprzęt, wędki, Wojtek nakładający. Co nakładasz, Wojtek? Kukurydzę na hak i pelet z wanilią. Dokładnie tak. I tak lecimy. No, na razie mam dwie wędki zarzucone na suma i na głównie białoryb, bo tam kukurydza jest na fiderku. I czekamy. Mam nadzieję, że coś się złapie dzisiaj jeszcze więcej. Ja liczę na jakiegoś grubego karpia albo suma jakiegoś. Suma nigdy na komercji, nigdzie prócz na Wojtka stawie nie złapiłem suma chyba. Także byłoby całkiem spoko złapać. A jak na razie, no to tutaj siedzimy, czekamy. Miejscówki są naprawdę ładne, tylko przydałyby się większe. Tam nie wiem, czy widzicie łódkę zamętową. Tam sobie podpływa. Ja czekam na jakąś rybę, na jakieś branie i głównie na ten hak z włosem, bo chcę sobie kulki proteinowe, ananasowe założyć. Coś takiego. Właśnie gdy miałem sobie robić przerwę na żarcie, miałem branie tutaj na sumówce. Na wątróbkę tutaj. Ale nie było to jakieś mocne branie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie przerzucił ani nic, bo tutaj stanowiska są dosłownie obok siebie i no jest trochę słabo z tymi stanowiskami. Jakby mogłyby być dalej, jakby wiecie, bardziej oddalone od siebie, było wtedy o wiele łatwiej łowić. A ja teraz biorę się za jedzenie i czekam na jakiekolwiek branie, na jakąkolwiek rybę. Tutaj mamy już zestaw na karpiki, mam nadzieję. Na włosie jest jedna cała kulka i jedna rozkrojona, a w koszyczku jest pelet 2 mm wanilia. Tutaj mam taki upgrade zrobiłem. Fiderka dałem sobie jako pierwszą, później tutaj jest sumówka, karpiówka. Karpiówka jest zarzucona mniej więcej gdzieś tam, sumówka na wprost, a fiderek lekko tu pod krzaki. Tam z 4 metry od krzaków. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, liczę na tą karpiówkę bardzo. Choć smak ananasowy w sumie dopiero testuję, ale no w życiu trzeba próbować wszystkiego, trzeba różnorodności. Tutaj podobno te ryby są bardzo wybredne, więc na kukurydzę mogą mi nie brać, ale czekamy, zobaczymy. No i jak na razie siedzimy, jest godzina 11:21. Miałem przed chwilą branie na fiderku, ale było dosyć słabe, zaciąłem i nic niestety nie było. Ale czekamy dalej. Wędki są cały czas w wodzie i czekam na ten białoryb cały czas. Tutaj mamy regulamin. Regulamin łowiska. Tutaj jest mapa. I patrzcie jakie ryby tu są. Sum, szczupak, amur, karp, płoć, którą dzisiaj już złowiliśmy, tie, okoń. Ale dziwne, że karasi tutaj nie ma, jakim cudem? Beski, tu jeszcze wymagana maska na Wojtek. Daniel. Mamy jeszcze tutaj jakieś kaczki, krzyżówkę i łyskę. No i ogólnie woda ma tutaj w większości od 4 do 5 metrów. A reszta to już takie płytsze miejsca. Ja mam dosłownie stanowisko obok tego regulaminu. I tak w sumie działamy tutaj z Wojtkiem. Pożyczyłem od Wojtka spławik, ciężarki. I łowię sobie na spławiczek normalnie. Płoteczka. Zaraz ją odhaczę i wam ją pokażę. Taka malutka, fajna. Taka malutka płoteczka. Nie wiem, to jest wzdręga. Taka wzdręga. Wypuszczam ją do wody. I lecę dalej na spławiczek. Tutaj obok mnie dwa grunty zarzucone, na nich się nic totalnie nie dzieje. Chciałem tutaj sobie głowica taka pływała właśnie tych wzdręg czy płotek. Chyba to wzdręgi są. I stwierdziłem, że sobie po prostu zarzucę na spławiczek i jak widać biorą. Mam kolejną. Na spławiczek fajnie biorą, na grunt niestety nic się nie dzieje. A na spławiczek takie fajne wzdręgi. Siup. A tutaj taka
mała żabka jest, nie wiem czy ją będzie widać. Jest naprawdę mała, fajna. Jest i trzecia. Taka śmieszna rybka. No cóż, czasami są duże, czasami są małe. Przyjechałem po te duże, a niestety łapę te małe, ale każda ryba cieszy. Kolejna taka malutka. Ja tutaj się siedzę i bawię z tymi malutkimi, tam słyszę tylko jak sygnalizatory innym pikają. No ale cóż, moje nie chcą pikać, więc bawię się ze spławiczkiem. Jest kolejna taka rybka. Wypuszczamy z powrotem. Ja naprawdę fajnie się, świetnie się bawię z tymi rybkami tutaj. Dookoła, wszędzie mam wędki. Nic się na nich kompletnie nie dzieje. Jedną z mniejszych jest wędrówki na kukurydze, na drugiej cały czas kulki proteinowe. Ale no, no niestety, jak na razie nic, tylko na ten spławiczek. Ta już trochę większa. Taka fajna, fajnie powalczyła na spławiczek. No niestety straciłem spławik, więc jestem zmuszony łowić na coś takiego, patyk, śrucina i haczyk. Zobaczymy, może uda mi się jakąś płotkę wyciągnąć. Taka płoteczka fajna. O, coś takiego. Ładna, ładna, naprawdę. Fajnie, fajnie biorą te płoteczki. Szkoda, że nie karpie. No ale cóż, zaraz będę przewijał tutaj zestaw na kulkę proteinową. A łowię cały czas na spławik z patyka i nie mogę zaciąć ryby na ten spławiczek. Jest strasznie króciutki, ale jest fajnie, jest fajnie. Ja się dobrze bawię. Jest i płoteczka na spławik z patyka. Ale malutka, naprawdę bardzo malutka. Taka rybka. Rzucam ją do wody szybko. Tutaj wędki mam przerzucone już, te dwie. Jedna jest na kulkę proteinową wanilia, nie na ananas. Druga jest na kukurydze i obie są na, obie mają metody, bo nie mam ciężarków przy sobie, bo to jest taka, wyszła taka spontaniczna strasznie wyprawa. Na spławiczek najlepiej się jak na razie bawię. Z gruntu tylko dwie płotki, a na spławik już trochę ich natrzaskałem. Dobra, jak na razie przestałem się już bawić z tymi płoteczkami. Rozłożyłem sobie parasol i siedzę pod parasolem strasznie. Nie, słońce spiekło podczas tej zabawy z płoteczkami. Fajnie, fajnie tak z tymi płoteczkami się bawić, ale kurczę, chcę tego karpia w końcu. Tu dwie wędki są. Przed chwilą na pierwszej miałem branie, a druga jak na razie cały czas nic. Zaraz pójdę z powrotem się z płoteczkami bawić, jeżeli tak dalej będzie, ale chciałbym jakiegoś karpia wyciągnąć dzisiaj. To jest mój taki główny cel. W ogóle boję się, że ten parasol mi zaraz odfrunie, bo jest tak słabo wbity. Wojtek, co sądzisz? Ja sądzę, że ryby przestały brać, bo taka jest prawda. Taka jest prawda. A poza tym, gdzie te karpie? Serio. Gdzie te karpie? Gdzie amury? Gdzie ryby? Ależ bestia! Lepsza niż na te. Niż na grunty. Patrzcie, jaka ładna, jakie wyraziste kolorki ma. Coś pięknego. Ale fajnie walczyła na ten spławiczek tutaj. Ładna. Bardzo ładna. Dobra, wypuszczamy. A tutaj mamy bar obok stawu. Patrzcie, jakie jedzonko świetne. Ajajaj. A nad wodą niestety na razie nic się nie dzieje. A ja biorę się za jedzenie. Nawet zjeść mi te ryby nie dadzą. Już miałem branie na spławiku. Podczas jedzenia odhaczam ją, wypuszczam i ją dalej. No już pojadłem. A teraz wracamy z powrotem do płoteczek. Teraz takie maleństwo. Bardzo malutka. Tu. Jest i kolejna. Możecie napisać, która to już w komentarzu. Takie maleństwo. Rzucam od razu do wody. I łowimy dalej. Mam i kolejną. Już jest tak naprawdę tak gorąco. Już nawet czapkę zdjąłem. Jest,
masakrycznie gorąco. Nie przewidziałem tego, że będzie aż tak gorąco. Wziąłem sobie tutaj parasol i sobie tak łowię z tego spławiczka. O nie, rybka. Jest kolejna, ale teraz tu już taka strasznie maleńka. Podliczcie je wszystkie w komentarzu i te osoby, co napiszą dobrze, dostaną ode mnie serduszko. Nie no, patrzcie, jak ona się zahaczyła na grunt. Ładna, ale dziwnie podhaczona. Dobra, wypuszczam ją. Już chyba wszystkie większe pouciekały i zostały tylko takie. Ale każda ryba cieszy. Hop. Wróciła kolejna. Tym bardziej taka już ładniejsza niż te wcześniejsze. Wpuszczam ją do wody. Dobra, więc ja już się z wami żegnam. O, Wojtek tam idzie. Było dobrze. Było dobrze. Fajnie, płoteczek nałapaliśmy trochę. Szkoda, że nie było karpi ani sumów, to, ale... Karpi to tak na następny raz się zostawiliśmy. Tak, dokładnie tak, tak. Dzisiaj, no, jak widzieliście, połapałem trochę płoteczek. Napiszcie, ile ich było w komentarzu, to przypnę wam serduszko. A już się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego.